Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w dodatek do gry Resident Evil 7, dokładnie dodatek Koniec Zoe. No i mi nie pozostaje już nic innego, jak właśnie Zoe odnaleźć. Mamy już antybiotyk, byliśmy blisko w poprzednim odcinku zaimplementowania go i uratowania Zoe, ale no niestety obcy porwał ją i musimy niestety ją odnaleźć. A coś czuję, że droga zdecydowanie w dzisiejszym odcinku nie będzie należała do najłatwiejszych, bo tutaj pewnie na każdym możliwym kroku będzie się krył jakiś rywal do rozwalenia. Więc trzeba ostrożnie tutaj podchodzić, wiecie, żeby nie dać czasami, o właśnie, w ten sposób zaskoczyć. I tutaj z prawej, z lewej, nie ma pytań. Na spokojnie też razem ma tu podejść, bo stres niestety, ale niczego dobrego nam tutaj nie wróży. Ja pierdzielę, zobaczcie, mamy dwóch. Mamy fajne wyposażenie, zaraz sobie pewnie je wykorzystamy. Mamy harp, mamy też bombę, którą możemy tutaj odpalić. Ale myślę, że na takich łatwych przeciwników nie za bardzo jest sens. Może wykorzystamy to na coś, raczej na kogoś mocniejszego. Fuck, zapomniałem, że on, kurde, tymi łapskami rzuca w naszą stronę jak pająk. Może on pająka nie przypomina, ale zdecydowanie jak tymi łapskami w nas uderza, to czuję, jakby, kurde, pająk strzelał do nas jakąś pajęczyną. Nie przypomina on pająka zdecydowanie, chociaż jednego takiego tutaj potwora mamy, podobnego do właśnie pająka. Podobizna boksera. Właśnie, jeśli chodzi o te podobizny boksera, je wystarczy trzymać w ekwipunku. Nie ma opcji implementowania go, jakby, nie wiem, na nasz strój, żeby otaczać przeciwników czy coś. Nie, wystarczy go mieć w ekwipunku, nawet gra nam to sugerowała na początku. Wystarczy mieć to w ekwipunku i wtedy obrażenia wzrastają, nie? Które zadajemy przeciwnikom. Ale wracając do pajęczaka, to... O, tam coś jest, trzeba na to uważać. Jeśli chodzi o pajęczaki, to właśnie mamy taki jeden rodzaj potwora, który mi strasznie przypomina potwora z Until Dawn. Niemalże identyczny on jest. I powiem wam, że w tej grze, nie wiem, czy czasami on właśnie tutaj nie będzie zaraz na nas czekał. Dokładnie, jest! Tak myślałem, bo jakby był większy, to by go było widać. A tak? To jest chyba jeden z takich najlepszych sposobów na pajęczaki, bo one są strasznie agresywne, normalnie, znacznie bardziej niż te potwory większe. A kolejnego mamy chyba za drzwiami, tak, coś tam widzę już. Ogólnie Until Dawn oraz Resident 7 to takie chyba najlepsze horrory na moim kanale, najlepiej przez was oglądalne. Był jeszcze Outlast 2, bardzo fajny horrorek, fajny pod względami przede wszystkim fabularnymi. Natomiast już widziałem, że na przykład Outlast 2 taką się popularnością nie cieszył u mnie jak właśnie Resident czy chociażby Until Dawn. Mega seria, miło wspominam. Postaram się jeszcze kiedyś jakieś pewnie horrory dla was nagrywać, tylko wiecie, że jeśli chodzi o mój gust a propos horrorów, to ja mam, lubię taką specyficzną jakby... specyficzny rodzaj horroru. Ja lubię, jak jest jakiś fajny, racjonalny, powiedzmy tutaj, zarys fabularny, gdzie właśnie było tak w przypadku zarówno Until Dawn, Outlasta i Residenta. W ogóle, jeśli znacie jakieś takie fajne, naprawdę horrory w takim stylu, to jest masa, wiem, horrorów jeszcze przeróżna. Ale ja wolę taki, wiecie, taki styl bardziej, powiedzmy, filmowy, mógłbym to nazwać. To możecie polecić jakieś horrorki, kto wie, może jakiś mnie ominął. Też liczę na to, że jakieś horrory nowe w 2018 roku zobaczymy i będzie mi dane pograć. Czas pokaże, na chwilę obecną szukałem jakichś różnych horrorów, ale... No mówię, większość była nie zupełnie w moim stylu, nie pasowała za bardzo, nie wpasowała się w moje gusta. Teraz co, musimy to przeskoczyć, tak? Trzeba uważać, bo naprawdę z każdej, no właśnie, słychać je nawet, z każdej możliwej strony mamy krokodyle. Widzieliście, jak się ostatnio w poprzednim odcinku skończyła akcja z jednym krokodylem.
lecą, nie? Idzie, idą nawet we dwójkę. Okej. Okej. Kurde, wiecie co? Liczyłem na to, że ten harpun będzie sobie radził znacznie, znacznie lepiej. Ale... Widzicie sami, nie? Uderzam w przeciwnika harpunem, a oni tylko gdzieś tam położą się i znowu wstają i trzeba ich tak dobić. O, proszę, a tutaj... Koleżka co tu robił? Szkoda też, że tych potworów nie da się na przykład za pomocą harpuna tak uderzyć, żeby wlecieli do wody i żeby te krokodyle ich pochłonęły. Szkoda, szkoda. Liczyłem na coś takiego, ale raczej nie jest to możliwe. Okej, tu wszystko. Więc lecimy dalej. Mamy fajne wyposażenie, zobacz, tu mamy harpuny kolejne. Oj, czekajcie, 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 na spokojnie, co tu idzie? O! Pajęczak. O, tego widzicie? Jestem w stanie zdjąć na strzała. Ale już tamtych nie bardzo. I szkoda też, że nie możemy o, fuck! No to ładnie. Szkoda, że harpuna nie da się wyciągnąć z powrotem z ofiary. No bo... Nie wiem, jest to dla mnie niewytłumaczalne, przecież on... Fuck! Jeszcze ktoś mi plecy robi. No skąd on się tu wziął? I to ten... To jest żona tego tutaj. Więc... Widzicie, jak śledziła męża? Podobizna boksera, okej. Jednak te laleczki coś dają, bo wcześniej tą mrzonkę nie było tak łatwo zabić. Powiem wam. Wcześniej to troszeczkę musiałem ją poobijać. Ale to widać, że to jest żona. Zdecydowanie. Tutaj śledziła męża, poczynania, czy nie poszedł gdzieś z kolegami na jakąś imprezkę. Już! Kurde, szła go uratować. Okej, tu będzie chyba punkt zapisu. Zapiszemy sobie. O proszę, jeszcze mamy laleczkę. Spoko. Zapiszmy grę. Dobra. Lecimy dalej. Tak jak wcześniej dosyć często były te zapisy gry, tak teraz, kurde, sporą liczbę przeciwników musiałem rozwalić, zanim coś się pojawiło do zapisania. Dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? Jakieś cmentarzysko? Jakaś chatka? Coś czuję, że w tej chatce może być Zoe. Tak więc poszukajmy, czy czegoś tutaj jeszcze nie ma do odnalezienia i wbijamy na tą chawirkę tam, do tego kościółka. Dobra, a tu jeszcze coś jest. Wszystko. Tak, chyba tak. Już nic nie ma. Uuu, te głosy zdecydowanie mnie przerażają. O, fuck, dobra. Czyli pułapeczka. Fuck, tutaj jest kolejny. Dobra, na spokojnie, słuchajcie. Ustawcie się w kolejce. Żeby ktoś czasami dwa razy w pierdolu nie dostał. Okej, czyli mamy dwóch typów i grubego. Co to tam się dzieje? Czy gruby powali swoich kumpli, czy mi się... Nie, gruby żyga, dobra, po imprezie gruby żyga. Się obżar, to teraz żyga. Bo on mnie nie obrzygał, bo niestety jego żygi są radioaktywne. Co, już porobiłem tych dwóch typów tam? No to co? Zdetonujmy sobie bombę. Powinna wystarczyć na niego. Okej, dobra. Kurde, zanim się grubemu przebije przez te fałdy tłuszczu. No jeszcze się zżygał na mnie, skubany! Spaduwa stąd. No jest ty gruby, ma to do siebie, że te fałdy tłuszczu go chronią po prostu. Zobaczcie, on jest w stanie mnie nawet ożygać przez grób. Okej. Fuck! Ja pierdzielę! Nie, no nie mam pytań, bomba? Dwa harpuna, a ten jeszcze żyje.
Kurde, mogę mu trafić w głowę może co? To byłby chyba zdecydowanie lepszy pomysł. Albo mogłem mu w gardło przycelować tym harpunem. To by po prostu nie mógł się wyżygać. By się udławił. Przynajmniej tak w teorii sobie to wyobrażam. No wiecie, teoria, praktyka to dwie różne. Co za paszcie to! Ja zaraz zginę, zaraz zginę! Lej tę wodę! Ja pierdzielę! Nie mam pytań! Kurde, ja myślałem, że to jest jakiś lightowy przeciwnik. On ma tutaj, kurde, pancerz jak jakiś boss. O, słuchajcie, coś tam się dzieje. Uuu, chyba mu się pogorszyło. Ja pierdzielę, coś? Nie wiem, co mu się dzieje. Fuck. Nie wiem, co mu się dzieje. O, fuck! No chyba was pogrzało z tym typem. On ciągle żyga, on nawet nie ma chwili przerwy. Coś ty chłopie żar. Chyba był na festiwalu pizzy. Bo inaczej nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Ja to słuchajcie, czuję się tak jak on za każdym razem jak wychodzę z festiwalu pizzy, nie? Ledwo oddycham. Ale jak za darmo, to trzeba zjeść ile się da. Znaczy za darmo. O, w końcu. Dobra. O, jeszcze mu się odbiło na koniec. Ale muszę wam powiedzieć, że to na chwilę obecną było znacznie cięższe niż walka z tym obcym. Nie mam pytań. Troszkę się zgrzałem, ale to może i dobrze. Co my tu mamy? Podobizna boksera. Sporo tego jest. No okej, mamy Zoe. Wiecie co? Rozejrzymy się po okolicy, bo coś czuję, że jak do niej podejdę, to tylko będą... tylko wpakuję się w kłopoty, więc jeśli coś tutaj mogę... wam pokazać, to chcę to zrobić wcześniej, a zanim do niej podejdę, nic chyba nie ma, dobra, podejdźmy. O fuck! Wiedziałem! O fuck, to jest Jack! What the fuck? Nie mam pytań, ja myślałem, że on już... Przecież my go pokonaliśmy w podstawce. Nie mam pytań, jak to jest możliwe, powiedzcie mi, że on to przeżył. Ale to aż... Kurde, budzi to pewien niesmak. Niestety budzi to we mnie pewien niesmak, bo idąc z tym tokiem jakby rozumowania twórców, właśnie każdy, którego zabiliśmy, mógł jeszcze by się odrodzić, tak jak Jack. Tak jest lipa troszeczkę. Bo myślałem, że w tym poprzednim DLC jakby historia rodziny Bakerów. Mówię o tej oczywiście głównej rodzinie. Została już ukończona, a tutaj wychodzi na to, że jednak nie. I to mi się troszeczkę nie podoba, bo można by było teraz zrobić trzecie, czwarte, piąte DLC, jak każdy jeszcze z tych, których już zabiliśmy, się odrodził. Nie wiem, co po tym zrobić, ale ja tak troszeczkę jestem zniesmaczony. Under attack! Got him in safety, I think.
się dzieją konkretne rzeczy. Ale słuchajcie, zanim pójdziemy sobie dalej, zapiszemy grę. Tam robi plecy. Biegnę przed siebie, nie patrzę. Przejdziemy sobie, zobaczymy co tutaj mamy. Bo jest zdecydowanie jakaś droga, ale do czego ona prowadzi, to nie mam pojęcia. Coś tu jest. Co to jest? What the hell is this? One of their fancy toys? Mechaniczna łapa jakaś. Ready for use. O fuck, teraz to będziemy niezniszczalni. Czekajcie, to jest w ogóle jakieś przejście? Nie, tu było tylko przejście do tego, do tej skrzyni. No to dobra, pobawmy się tutaj z nimi. O fuck, jak ja bym miał to od samego początku, ale ta gra by była przyjemna. Przejścia nie ma. Zdecydowanie musimy się chyba do tych drzwi tam wrócić. Nawet wydaje mi się, że te drzwi, wiecie co, były do odblokowania tylko tą łapą. Myślałem, że one były drewniane, ale wydaje mi się, że będą jakieś metalowe. O fuck! Kurde, już nie muszę kombosów w ogóle stosować. Wystarczy, że ich tutaj... Trzeba jeszcze ich dobić, nie? Dobra. Teraz tak, tu przyszliśmy i tutaj mamy, tak, metalowe. Myślałem, że to, początkowo myślałem, że to były drewniane. Mówię, tam jakaś dróżka prowadzi, pójdźmy zobaczmy, co tam jest. Tu się okazało, że i tak byśmy tego nie otworzyli. W ogóle nawet to nie mogę łapą zrobić nic. Czekajcie, naładujmy ją. O, teraz, dobra. Proszę bardzo. Pamiętacie tą okolicę? To jest ta chatka, gdzie była matka do pokonania. Pamiętam to doskonale, kurczę. No każdy praktycznie fragment z podstawki pamiętam. Miło, naprawdę miło, który nam rezydenta. Tutaj był, pamiętam, zapis na gry. Tutaj można było sobie odpocząć. Czy tak będzie tym razem? Tak samo, zobaczcie. O, i mamy nawet ten obraz rodzinki. To zrobiła Zoe chyba, tak? Tak, dokładnie. To mieliśmy też w podstawce. Fajne takie nawiązanie. Zapiszmy grę. No i co? Lecimy dalej przed siebie. Tutaj nic nie ma innego. Wejście, z tego co pamiętam, było tymi drzwiami, ale one były wcześniej zablokowane. Czekajcie, sprawdźmy. A nie, dobra. Otwierają się. No tu mamy te mechanizmy, zobaczcie. Które były w podstawce. O, mamy robaki. Tędy się nawet przyciskaliśmy. Chyba nawet te robaki tam chodziły wcześniej. Jak się przyciskaliśmy przez te drzwi. W ogóle odcinek, jak pokonywałem mamuśkę, chyba był jeden z takich... najlepszych. Chciałem, że mieliście w nim największą bekę ze mnie, jak ją pokonywaliśmy. W ogóle, z tego co pamiętam, to ja w tym odcinku nie byłem do poznania. Takimi tekstami, jak ja wtedy waliłem, nie wiem, nie wiem. Wszystko było na trzeźwo nagrywane, jak każdy film. Tylko czasami streamy są procentowe, ale tylko czasami. Więc nie wiem, co wtedy we mnie wstąpiło. Tylko powiem wam, że teraz to ja nawet chciałbym, żeby tych przeciwników było jak najwięcej, bo przyjemność uderzania ich tą łapą jest naprawdę wyśmienita. Tutaj pamiętam, jak trzeba było te gniazda podpalać, bo tam pełno pająków z nich wylatywało. No, mamy grubego. Ale wiecie co? Ciekawi mnie teraz, czy to jest ten sam gruby, który był wcześniej. Czy to nie jest czasami jakaś mniejsza odmiana? Bo zobaczcie, jak ja go szybko jestem w stanie tym łapskiem powalić, a ile wcześniej mi tutaj problemów narobił. No, to co my tu mamy? O, tutaj coś mamy. Podobizna mistrza, okej. Okay.
I tutaj będzie wejście do domu Bakerów, czyli coś czuję, że... O, się uspokoiło. Coś czuję, że będzie Zoe w tym domu. W tym głównym domu, w którym tyle się działo. Powinna być jeszcze jakaś taka przyczepa, z tego co pamiętam, kempingowa. Aha, troszeczkę się pozmieniało. Zobaczcie, tu była jakaś baza. Tutaj jest dobra. Czekajcie, pójdźmy sobie najpierw tam zobaczyć, co tutaj ciekawego mamy. Pamiętam, znajdźki były w tych trawach, ale zobaczmy, co my tu mamy w kule. Okej, okay, dobra. Chemikalia przydadzą się, apteczka się przyda. O, i tutaj mamy, zobaczcie, potwierdzenie, że to Jack. Dobra. Jest to jakiś w ogóle zapis? Tak jest, zapiszmy grę. No to co, lecimy dalej, nie? Przed siebie. No zobaczmy, co nas tu spotka, ale coś czuję, że będzie jakaś konkretna... Jakaś konkretna walka finałowa. Wiedziałem! Kurde, ale spodziewałem się, że nadejdzie z drugiej strony, zza pleców. No chodź do nas, braciszku! Dawać mi go! Te łapko mechaniczne powinno go tutaj powalić. Na kolana. Że się troszeczkę zmutował nasz braciszek. Zobaczcie to, jakie ma łapsko ogromne. O ty skubańcu jeden. Uwaga. Pięknie. Kurde, szkoda, wiecie co, że nie ma paska zdrowia, bo chciałbym zobaczyć, jak duże obrażenia zadaje tą łapą. Kurczę, ale ten odgłos walenia w niego sprawia, że walka jest jeszcze przyjemniejsza. Nie mam też takie wrażenie, jakbym naprawdę ogromną ilość paska zdrowia mu tutaj ściągał. Aż, chyba nie był pierwszy. Apteczka. Mało strasznie miejsca jest, zwróćcie uwagę, żeby z nim tutaj się pobawić w szukanego. Dobra. Jeszcze wstaje skubaniec jeden. Ale już mnie tak boli palec od tego nawalania w niego, że coś czuję, że będę miał odciski po tym, po nagraniu tego odcinka. No chodź tu do mnie. Ja pierdzielę, zaraz zednę. O nie, dostał, zobaczcie to! This is farewell from the family.
Jakie fajne slow-mo. Nie mam pytań. Zobaczcie, co po nim zostało. So, hang in there. You gotta be all right now. Zoe? Zoe! Wake up, Zoe! Joe, what happened to her? Are you okay? I'm fine, don't you worry about me. It's all over now. Go, 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 go! Don't move! Get your hands up! Get down! Weapons down! Weapons down! It's all right. You must be Zoe Baker. Who the hell's asking? Chris Redfield. Been looking all over for you. We're here to help. You're gonna be just fine. I was trapped with those monsters for 3 years. All of them trying to kill me. I can't believe it's finally over. You gotta know. Deep down somewhere, they were still your family. And they loved you. Especially your daddy. Even in his final days. We found her. She's a tough kid. Of course. Hang on. Someone wants to speak to you. Zoe! Zoe, are you there? It's you! I don't believe it. You actually made it. We both did. You didn't forget about me. I told you I'd send help. And I always keep my promises. Thank you, Ethan. Czyli jak widzicie, mamy zakończenie z happy endem. Powiem wam, że fajne, naprawdę fajne DLC, ale szkoda, że tak krótko i że tak późno dostaliśmy tą łapę mechaniczną, bo to była mega fajna zabawa po prostu. Tak więc słuchajcie, jeśli chodzi o podsumowanie tego DLC, to na pewno było ono fajne. Gdyby było za friko, to na pewno bardzo, bardzo bym się z niego cieszył. Natomiast kurczę, za 6 dyszek DLC na nieco ponad godzinkę, to dosyć sporo w mojej opinii. Tym bardziej, że takie same, jeśli właśnie chodzi o zawartość, DLC dostaliśmy za friko. Natomiast jeśli chodzi o sam dodatek, to na pewno fajny jest pod względem tego, że mogliśmy poznać jakby historię Zoe, dowiedzieć się w końcu, co się z nią stało, no bo wiele osób to na pewno ciekawiło. Szkoda jednak, że tutaj ten Jack się jakby zrespił nam ponownie, gdzie już wszyscy myśleli, że zginął. No bo w sumie, a tak jak wyglądał pod koniec tej walki, tak samo wyglądał pod koniec walki w podstawce i każdy już myślał, że on nie żyje, że zginął, że jego historia po prostu się zakończyła w tamtym momencie, a tu proszę, pojawił się w formie bossa. Niemniej jednak ogólnie dodatek mi się poza tymi dwoma rzeczami podobał i wydaje mi się, że to już jest tak na dobrą sprawę koniec Residenta 7 na moim kanale i ogólnie nie sądzę, że pojawią się jakieś inne DLC. Jeśli studio pracuje nad czymś, to pewnie nad kolejną częścią. Tak więc kto wie, być może kiedyś się jeszcze w Residencie 8 spotkamy. Jeśli oczywiście jeszcze w tamtych czasach będę nagrywał cokolwiek na YouTube'a, czas pokaże, koniecznie podzielcie się wrażeniami, co wy sądzicie o dodatku. A na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!